jedno bardzo krótkie pytanie. Czy mają Państwo jakąś wiedzę na temat, że tak powiem, sektorowo, jak zamówienia publiczne się układają? Czyli czy domyślam się, że w ochronie to bardzo źle wygląda i tam śmieciówki dominują te wystawki 4-5 zł, ale czy są na przykład takie branże, gdzie już dzisiaj w sferze zamówień publicznych na przykład dominują etaty? Znają Państwo tego typu dane, że część branży, że tak powiem, dobrze funkcjonuje, czyli krótko mówiąc, jak to sektorowo w zamówieniach publicznych wygląda ten przekrój, gdzie śmieciówki są niezłe. Dziękuję.